jeszcze mieliśmy kilka spotkań w tym celu, żeby dworzec, który przechodzi teraz reorganizację i z tego co wiem, są jakieś tam zamiary zbycia przez spółkę. Zresztą ten zamiar już był dużo wcześniej. Przez jakiś czas udało nam się wstrzymać ten proces. Z tego co wiem, w tej chwili PKS czy Zarząd Województwa planuje stworzenie jednej spółki, połączenie wszystkich PKS-ów w jedno i prawdopodobnie podejmą jakieś próby zbycia majątku. My mocno tutaj występowaliśmy o to, żeby temu przeciwdziałać. Spotkaliśmy się z członkiem zarządu województwa podlaskiego panem Krajewskim, ale również z prezesem PKS-u Małżyńskiego. Proponowaliśmy, mogę nawet powiedzieć, bez uzgadniania pewnie z państwem, bo to było na gorąco z burmistrzem, pewne kwoty finansowe, żeby wykupić to po prostu, jeżeli to by było w granicach takiej dla nas, powiedzmy, rozsądku i naszych możliwości, bo uważamy, że można by było, zwłaszcza, że miasto ma obok grunt, pan burmistrz mówił, że gdyby taki grunt pozyskał, na pewno dałoby się to mądrze zagospodarować i pewnie byśmy nie stracili również, gdybyśmy chcieli to jakoś komercyjnie połączyć, bo takie są przykłady w Polsce, że łączy się działalność komercyjną z dworcem i wtedy to jest korzystne i myślę, że dla tego, który tam wynajmuje i dla miasta. No, ta oferta, którą zaproponowaliśmy, niestety chyba wydaje mi się, że ona nie uzyska jakby akceptacji i ostatecznie pan burmistrz zaproponował, wydaje mi się, że to jest rozwiązanie też bardzo dobre i to chyba spotkało się, nie znam tego zapisu jeszcze, burmistrz pewnie dokładnie, bo ja akurat tego nie czytałem. Pan burmistrz zaproponował, żeby w akcie sprzedaży to było zagwarantowane, że tam będzie ileś, że tam będzie poczekalnia, że tam będzie toaleta, że tam będzie ileś przystanków i argumentowaliśmy i chyba to jest zasadne, że to może być korzystne i dla tego, który nabywa, bo jeżeli by tam była jakaś działalność, to jeżeli będą ludzie na dworcu, to można mądrze połączyć. Takie zresztą przykłady są, również w Białymstoku, że zbytą grunt, ale pod warunkiem, że nabywca wybuduje dworzec, tam akurat dworzec, bo wiadomo, w Białymstoku to chodzi o inne pieniądze, inne możliwości. Nie wiem, jak to się zakończyło, natomiast no, staramy się, żeby tą sytuację jak największą korzyścią na mieszkańców i powiatu, bo to nie dotyczy tylko mieszkańców Kota, zwłaszcza bardziej to może dotyczy jeszcze mieszkańców powiatu, którzy przyjeżdżają i korzystają z tego dworca, żeby oni nie byli gdzieś zmuszeni do korzystania z dworca poza miastem. Całe szczęście my w tych negocjacjach nie mówiliśmy, że miasto właśnie ma przyszpitalu taki grunt. Kończę ten temat, bo pewnie pan burmistrz jeszcze to rozwinie za chwileczkę.